Dzisiaj w oddziale kardiologii szpitala im. Mikołaja Kopernika w Łodzi po raz pierwszy wszczepiliśmy bezelektrodowy stymulator serca. Zabieg został przeprowadzony wspólnie z panem profesorem Przemysławem Mitkowskim z Poznania. Wykonaliśmy go u 87-letniego pacjenta, u którego nie było możliwości wszczepienia klasycznego układu stymulującego. O tego typu urządzeniach opowie pan profesor. Ja chciałem serdecznie podziękować współpracownikom i zespołowi za udany zabieg i cieszę się, że oddział kardiologii Szpitala Kopernika dołączył do nielicznych ośrodków w kraju wykonujących tego typu procedury. Serdecznie gratuluję zespołowi pracowni elektrofizjologii kierowanym przez dr Andrzeja Bissingera. Oczywiście te zabiegi są w dalszym ciągu dosyć unikalne i refundowane w trybie za zgodą płatnika. Gratuluję całemu zespołowi, który dołączył do tego elitarnego klubu implantującego tego typu urządzenia. Jest to terapia, która pozwala na zaoferowanie czegoś pacjentom, którym dotąd nie mieliśmy niczego do zaoferowania. Terapia wydłużająca życie, poprawiająca komfort życia i zmniejszająca ryzyko powikłań. To małe urządzenie, to wielkości jest tabletki z witaminami, waży 2 gramy, a jego objętość to jest 0,8 cm². To co bardzo ważne, to urządzenie może pracować w organizmie człowieka aż 12 lat. Jeszcze raz gratuluję Wam i zachęcam do kolejnych zabiegów. Dziękuję bardzo.